Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. No to co, Wojciech, odbieramy telefony. Lecimy od razu z Bata. Dobry wieczór, witamy serdecznie i słuchamy. Kto z nami jest na linii? Witam ojca dyrektora i ojca dyrektora. No dobra, dobra. Witam ojcze dyrektorze. Kogo witać? My mamy. Piotr Bydgoszcz. O, cześć Piotr. Bydgoszcz to jest takie dobre miasto. Dużo nas z Bydgoszczą ostatnio łączy i łączyło. Tak. Ja nie wiem, jak się wspomnienia. A ja mam dobre wspomnienia, a nawet bardzo dobre. No, a rączka się zrasta ojcu dyrektorowi? Nie. Szanowny panie Piotrze, wielce czcigodny doktorze, niejednokrotnie przez niejedną siostrę przełożony, melduję posłusznie, że jak najlepiej. Że jeżeli akurat miałbym oceniać samą pracę chirurga, który nad tym pracuje, wydaje mi się, że należy mu się jedna z najwyższych not. Wszelakoż dzisiaj jest siódmy dzień po operacji, a z władą zupełnie sporą sprawnością już tą ręką. Doktorze Piotrze, bo on ma, to gat jest, to wiesz, jak mu urwiesz ogon, to mu się odrośnia, a jemu jak złamiesz rękę, to mu też... Czasami nawet większy od rata. Dobrze. To się cieszę, bo jesteśmy niezniszczalni i niezłomni. Daj nam, Panie Boże, żebyśmy tak myśleli w momencie ataku i żebyśmy nie byli Zulusami, którzy szli na angielskie kule, wierząc, że one się zamienią w krople wody, jak im to mówili czarownicy. Tak. Dobraci, ja przygotowałem sobie scenariusz. Wprawdzie to jest tylko 5 słów na kartce, ale według tego scenariusza chciałbym tę rozmowę poprowadzić, bo ona ma taki logiczny ciąg, jeśli pozwolicie. I mi cię wielce czcigodnie... Oddajemy się w Twoje ręce. Panie Piotrze, oddajemy się w Twoje ręce. Very tak. Welcome, tak. Tak jest. Zaczynam od stycznia. Niezwykłe, wielkie i doniosłe wydarzenie, wypowiedź Wojtka w Bydgoszczy na rynku. Nikt jeszcze, Wojtku, ci nie podziękował za rzecz najważniejszą. Ja osobiście dziękowałem ci za różne rzeczy, ale uzmysłowiłem sobie całkiem niedawno, że oprócz tego, że po twoich słowach te skurwysyny zaprzestały procedowania ustawy o przymusie szczepień dla służb mundurowych nauczycieli, to doszło również do tego, że nie wydano ustawy wobec zawodów medycznych. Dzięki temu ja dzięki tobie mam pracę, kupię. Ponieważ kiedy ty już byłeś na Malediwach, na Malediwach. To jest już stwierdzone. Na Malediwach. Poczekaj. Na Malediwach. Kiedy ty już tam się opalałeś na Malediwach z tymi tajkami. Nie tylko. Tak. To ten skurwysyn doktor nauk ekonometrycznych, Mordechaj Niedzielski, on wprowadził tylko zarządzenie. Zarządzenie zostało obalone przez kilka kancelarii adwokackich. W zasadzie, wiesz, w każdym zdaniu. Tam było strona A4 i każde zdanie było niezgodne z prawem. Super. No. Także ja ci serdecznie dziękuję, bo dzięki temu mój dyrektor po prostu nawet nie śmiał zapytać. Czy też mu ulżyło. Też mu ulżyło. Oczywiście. W imieniu służby zdrowia dziękujemy tobie, że przesiedziałeś za nas przez 100 dni nareszcie. Ale Piotrze. Może to jest list, który należy wysłać do pracowników służby zdrowia. Muszę jeszcze coś powiedzieć. Uważaj. Wprawdzie nie ze mną, nie na tej stronie wyspy, ale na drugiej wyspie, na innych Malediwach siedział również ojciec dyrektor. Ale u mnie były skały wulkaniczne. Strasznie mi pegrzało. Także wiesz, nie zapomnijmy tego też, bo on zrobił rzecz bardzo dobrą w kategoriach wojskowych. On poprawił... No, nie dałeś mi do końca. A, przepraszam. Marcin Ujęty, przepraszam. Ale dziękuję, to ja już nie będę tego mówił. Tak. Marcin oczywiście podpisuje się pod tym. Tak. I twoje zasługi. I widzisz, co żeś narobił? Ty nie skończyłeś, on się podpisuje, ale już nie wiadomo po co. To nie, to mów Piotrze, mów, przepraszam. Nie, tak. Nie przepraszaj, Wojtek. Dobra, no to już nie będę zajmował anteny. Zajmuj! Zajmuj. Słuchaj, trzeba Osadowskiemu oddać to, co mu się należy. Osadowski po prostu zrobił rzecz zajebistą, chociaż też to było podejrzane, tak? Tak. Słuchaj. To też było podejrzane, tak samo jak twój areszt, prawda? Tak, słuchaj, co ci powiem? Nie powiem tak.
Bo już teraz na poważnie. Na poważnie. Tak. To, co zrobił Marcin, czyli położył ogień na te same współrzędne, na które ja położyłem i... Czym wy tam handlujecie, chyba? Tymi materiami, tak. Ale muszę ci powiedzieć, że... No, położył ogień na te same pozycje, na które wcześniej... Tak jest. I to było świetne, bo dorżnął, dobił. Dorżnął, tak uważam też. Również Marcinku dziękujemy. Ja również dziękuję. Co zrobiliśmy, i teraz rzeczy, o których może nie wiecie, i co zrobiliśmy dalej? Otóż 29 chyba stycznia, czy tam 1 lutego, ja zainicjowałem taką ogólnopolską akcję wśród lekarzy przy pomocy stowarzyszenia naszego o składaniu doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Niedzielskiego, który wydał zarządzenie nadużywając prawa. Super. I myśmy nie chcieli tutaj, wiesz, osiągnąć spraw sądowych, tylko chcieliśmy, żeby kilkaset czy kilkadziesiąt super takich zawiadomień wpłynęło w całej Polsce do prokuratur. Super. I dotarło, wiesz, gdzie ma doczek. No i moje dotarło do Bydgoszczy. Przysłali mi, że oni nie są w stanie tego rozpatrzyć. Wysłali do Warszawy. Warszawa im chyba wysłała z powrotem. I oni dopiero na podstawie tego, co Warszawa napisała, stwierdzili, że nie znajdują znamion popełnienia przestępstwa. Nie. Ale myśmy znajdują. Dalej tego nie drążyli. Aha. Chodziło tylko o to, żeby dotrzeć, bo ja zmierzam do następnej sprawy, żeby dotrzeć po prostu do prawników z tą wiedzą. Super. Świetnie. Że są ludzie, którzy widzą to przestępstwo. Pięknie. Tak. Tak jest. W tym samym styczniu nasz autor powiedzenia CHOP, czyli Jędrzej. Nasz przyszły mąż stanu z Bydgoszczy, Jędrzej. Jędrzej został ukarany naganą w pracy za nienoszenie maski. Do tego stopnia był zdeterminowany, no, że chodził bez maski, bez zaświadczenia ode mnie. To w ogóle uważam za głupotę, no ale to jest taki człowiek. Nie, głupotę. Inaczej, miał zaświadczenie, ale nie nosił go. Nie miał ode mnie. On postanowił najpierw walczyć bez zaświadczenia. No, tak jak ja. Jak to Jędrzej, tak. Jak to wy w Bydgoszczy. Twarde ludzie. Tak jest. No to go ukarali naganą w końcu. Oj. Przyszedł do mnie, ja mu oczywiście takie zaświadczenie wystawiłem. Zgodnie z prawdą, że noszenie maski jest szkodliwe. Nie, opowiem wam o tym, bo to jest dość ciekawa historia w ogóle. No i w tym styczniu on dostał naganę. I ta nagana powoduje, że on może nie dostać premii rocznej za to. Ale te pieniądze nie mają znaczenia. W styczniu żeśmy się z Jędrzejem dogadali, że on zaskarży tą decyzję o naganie. Super. I skieruje tą sprawę do sądu pracy. Słuchajcie, 26 sierpnia, stąd też miałem kłopoty, wiesz, z przyjazdem na Grunwald. Tak. 26 sierpnia zeznawałem w sądzie w sprawie przeciwko Jędrzejowi i wolałbym, żeby to Jędrzej opowiedział, no ale nie mamy go teraz pod ręką. Tak. Moje zeznania ja sam oceniam jako brawurowe. Ale no, mogę spróbować dołączyć Jędrzeja do połączenia. Ale niech Piotr mówi, dobrze. Dobrze, żeby Jędrzej ze swojego punktu widzenia, też, bo ja tak, się tak, nie zrobiłem. Tak? Ale warto by było, żeby wiesz, Jędrzej się na ten temat wypowiedział, bo ja tu nie chcę być samochwałą. Ale bo musisz, uważam, słuchaj. Zrobiłem coś takiego. Musisz. Zrobiłem coś takiego jak ty i Marcin podczas waszych zeznań. Ja pamiętam, Wojtek, twoje zeznania w Bydgoszczy i ewolucję sędziego, który na początku był zdecydowanie przeciwko nam, wyrzucił tam kogoś, zakazał filmowania. Pamiętasz to przecież. Tak. I w momencie, kiedy ty zacząłeś prostym językiem chłopskim, ale takim kawanałem, tłumaczyć, o co w ogóle chodziło przez te 2 lata, tak? Tak. To ten sędzia po prostu z sekundy na sekundę stawał się naszym zwolennikiem, bo tak chyba trzeba na koniec oddać jego postawę. Wiesz co, to jest nie w kategorii zwolennika, tylko w kategorii człowieka, który zaczynał łączyć kropki. Stawał się sędzią. A Wojciech po prostu sędzią, się bronił. Tak. Ja się broniłem, tak, no co mogę, musiałem. Ale to było genialne w swojej prostocie właśnie. Marcin zresztą tak samo odpowiadał i była ta sama, ta sędzia, która go sądziła, dokładnie to samo robiła, także... Przecież ci ludzie żyją między nami, Piotr. Żyją między nami i konsumują rzeczywistość tak samo jak my, no czy im się to podoba, czy nie. Tak.
Właśnie wiesz, o to w tym chodzi, żeby do nich docierać, bo to oni są miarodajni, bo to oni są autorytetami, bo to oni mogą zadecydować o tym, że szala przechyli się naszą stronę, bo pozyskamy więcej zwolenników. Nie? Tak, to prawda. No i teraz, jak ja zacząłem mówić przez te 10 minut moich zeznań, to zapytałem sądu, czy mogę mówić językiem prostym. I sąd wyraził na to zgodę. Ja przeprosiłem, że będzie to język absolutnie prosty. I powiedziałem, że jako anestezjolog, który od 33 lat zajmuje się układem oddechowym, mam jako anestezjolog wiedzę niedostępną w zakresie tego układu dla żadnego z innych lekarzy. Po prostu tylko anestezjolog wie takie rzeczy. To wiem, że maski są zupełnie do niczego niepotrzebne. I rozpocząłem od takiego prostego zdania, że rodzimy się z pierwszym oddechem, a umieramy z ostatnim tchnieniem. Piękne. Stop. Jeszcze raz to powiedz na spokojnie i proszę was wszystkich, kamraci, zapamiętajcie to zdanie, bo to jest zdanie, nie chcę mówić, że biblijne, ale to jest zdanie, które powinno być wypisywane na panteonach. Na panteonach. Na paczce z maskami przynajmniej. Albo słuchaj, jak dojdziemy do władzy, Piotr, i będą wystawiane dyplomy dla młodych anestezjologów, to zdanie będzie na pierwszej okładce dyplomu. I będzie podpisane, kto jest jego autorem. Proszę? Ja przypomnę, że jestem młody. No dobrze. Ale będzie podpisany wyraźnie, kto jest jego autorem. Tak będzie napisane. Klasykiem na przykład w medycynie jest, Herostrates? Nie, Herostrates to jest strażaków. Avicenna, w medycynie Avicenna. Znaczy Marcin, powiem ci tak, że Avicenna leczył przed naszą, znaczy gdzieś tam w drugim czy tam piątym wieku on tam żył, to on już leczył zaćmy, nie? Operacyjnie. O, naprawdę? Prawdzie to, no słuchajcie, zabieg był banalnie prosty. Zaćma polega na tym, że soczewka ulega zmętnieniu. Tak. Tak, i on kokainą znieczulał śluzówkę oka, rogówkę oka i po prostu wciskali tą soczewkę do gałki ocznej. Ona tam se balotowała, ale facet uzyskiwał widzialność światła i nieostre widzenie. I drugim okiem to kompensował i dzięki temu operacje cieszyły się ogromnym powodzeniem, nie? Także to wszystko... To się dzisiaj dowiedziałem. Był ścigany za nielegalne sekcje zwłok i tak dalej, także tam... To był facet, który był tak zaangażowany jak my w kamractwo, nie? No ale wracajmy do punktu wyjścia. Mhm. Tak, wracamy do punktu wyjścia. Czyli zacząłem od tego zdania, które teraz powtórzę, że rodzimy się z pierwszym... O Hipokratesa mi chodziło, przepraszam. Dobrze. A tak, tu się zgadzamy. A umieramy z ostatnim tchnieniem i każde utrudnienie oddechu jest zbrodnią wobec życia. Pięknie. I potem udało mi się wtrącić, słuchajcie, przez te 10 minut moich zeznań, udało mi się wtrącić nawet to, że Niedzielski jest doktorem nauk ekonomicznych i jego decyzje decydują o zachowaniach zdrowotnych 38 milionów obywateli i sąd to rozumie, tą sprzeczność, tak? Udało mi się wtrącić, że cała Rada Medyczna, która go tam wspierała, to byli ludzie skorumpowani, biorący pieniądze od Pfizera. Udało mi się wtrącić, że szczepionki nie są szczepionkami i tak dalej, i tak dalej. I to już kończę o sobie. Dziękuję za uwagę. Nie. To poczekaj, bośmy się zawiesili. I teraz słuchaj, ja obserwowałem zarówno sąd z takiego bardzo ciekawego życia i pełnego wątpliwości mężczyzny zaczął tak jakby, wiesz, zaczęły mu się klapki otwierać i widziałem już, że wszystko zrozumiał, po prostu wszystko zrozumiał. Natomiast słuchajcie, przebojem była sekretarka, bokiem do mnie i bokiem do sądu siedziała taka sekretarka, 1,50 m, 300 kilo, nie? I w masce. W masce nie, bo to już był 26 sierpnia, nie trzeba. Ja na nią patrzyłem i ona tak, najpierw patrzyła na sędziego. Potem powoli zaczęła zerkać w moją stronę. Potem patrzyła już tylko w moją stronę, ale oczami wielkości, słuchajcie, denek jakiś od dutelek, słuchajcie. Po prostu
tak jakbym w niej wywołał, wiesz, przemianę, tak? Coś takiego, że ona po prostu dopiero zrozumiała, w jakiej utopii ona uczestniczyła, nie? I uważam właśnie, że to był mój największy sukces. I Jędrzej, mam nadzieję, że to kiedyś potwierdzi. I to jest nasza akcja z Jędrzejem dotycząca masek. Chodziło nam również o to, żeby kolejny sąd przekonać. Żałuję tylko, że my jesteśmy pojedynczy w Polsce, tak? Ale wiesz, Piotr, ja mam też proces. Niedzielski zmusił prokuraturę Warszawa Mokotów do wytoczenia mi procesu karnego, tak, że on się czuje zagrożony. I powiem ci, będę zaszczycony. Ja mamusi jego nie znałem. Tak. Panie doktorze. Będę się czuł zaszczycony, gdy powołam ciebie na świadka obrony, ponieważ ja będę atakował jej i oskarżał Niedzielskiego w sądzie. Oczywiście się stawię, no nie ma sprawy. Wiesz, bo to on... No Wojtek, mamy nawet wśród swoich zwolenników jedynego w Europie biegłego w sprawie masek. Mamy takiego człowieka z Warszawy, który jest biegłym sądowym i jako jedyny ma certyfikat z masek, rozumiesz? Super. Tak. To jest wybitna postać. On ci po prostu niewinnie załatwił. No dobrze. Traktuję ten proces z Niedzielskim nie jako proces nade mną, tylko jako nad nim. Nad Niedzielskim. Bo to tylko ja przypadkowo jestem. On się czuje zagrożony moją osobą, on, minister, którym broni go BOR, kamery, wiesz, on się czuje... Czy teraz prostu... ja mogę na swój temat błysnąć? Ale Piotr się nie skończył, bo jeszcze... Ja chciałem teraz na swój temat błysnąć, bo wymyśliłem ten tytuł, który tobie się w tym momencie jak najbardziej należy. Wojciecha rola to będzie Ja oskarżony oskarżam. Super. I ty to samo zrobiłeś, Piotr, ty to samo zrobiłeś, bardziej nie byłeś oskarżony, byłeś świadkiem, ale oskarżyłeś jako świadek. Świadek oskarża. Tak. Jechałem tam po nich po prostu. Super, dużo, wiesz? Super. Naprawdę to i to odniosło skutek. No i teraz dochodzimy wreszcie do prawie do sedna. Otóż jestem w takiej grupie razem z wieloma zacnymi ludźmi, takimi jak Justyna Walker, jak Socha, jak Kasia Radkowska i wielu, wielu innych takich zacnych ludzi. Jesteśmy w takiej grupie, która próbuje przeciwdziałać ustawie WHO pichconej od gdzieś tam lipca, która zmierza szybkimi kroki w kierunku absolutnego ubezwłasnowolnienia każdego państwa, w którym wystąpi pandemia, ale o tym, czy wystąpi pandemia, jednoosobowo będzie decydował pan Tedros Ghebreyesus. No i teraz czym to nam grozi? Grozi to nam tym, że mamy w Polsce już ustanowione prawa, takie jak przymus kwarantanny, to niedługo wejdzie, przymus kwarantanny, każdy, kto będzie jechał nawet autobusem z podejrzanym o zakażenie, będzie przymusowo mógł być umieszczony na kwarantannie. Drugie to przymus leczenia łącznie z krępowaniem i bez zgody pacjenta w momencie, kiedy u takiego gościa z tej kwarantanny wystąpią objawy, on będzie przewieziony przymusowo do szpitala i tam, jeżeli odmówi, to będzie skrępowany i zaszczepiony, czyli amerykański żołnierz, który ma prawo strzelać do Polaków i nie będzie podlegał polskiej jurysdykcji, może spokojnie skrępować mnie, a ukraiński sanitariusz wstrzyknie mi dowolną substancję. To wcale nie muszą już być też szczepione. A Żyd weźmie od ciebie klucze do twojego mieszkania. A Żyd przejmie majątek. Dzień później. Tak to wygląda. To jest tak zaplanowane. Mało tego. Oni teraz zlikwidowali procedurę odwoławczą oraz zlikwidowali procedurę przejścia tego ich aktu przez parlamenty poszczególnych państw. To znaczy, że w momencie, kiedy oni skończą to pisać, to wejdzie to w życie. I to by nastąpi gdzieś prawdopodobnie w okolicach marca, kwietnia przyszłego roku, ponieważ z 2 lat skrócili procedurę do 0,5 roku, skurwysyny. Jaki jest z tego wniosek? Jesteśmy niewolnikami. Zostało, mam mało czasu, króca bomba. Taki jest z tego wniosek. Co możemy zrobić? No i na tych spotkaniach naszych generalnie większość dyskutantów proponuje parlamentarne metody dochodzenia do prawa. Na razie innych nie mamy i tylko takie nam zostają. Wojtek,
I ja chcę tu nawiązać również do partii. Z kim, kurwa, mamy dyskutować? Z ludźmi, którzy chcą nas zabić? Którzy nie, to ogłosili 20 lat temu? Nie ma dyskusji. Którzy, jak pokazaliście na filmie, zaplanowali, przeprowadzili. Oni wiedzieli, że tak będzie. Oni wiedzą, co się stanie dalej. Tak. Czy z nimi my mamy dyskutować? To po co? Oni nas zbędą. Zbyją, no jak to powiedzieć? Zbędą? Zbyją. Zbędą. Zbyją nas, tak? Nie ma z nimi dyskusji, bo oni i tak ustalą to, co chcą. Nie ma, tak jak tam u nas proponują interpelacje poselskie, no kurwa, co da interpelacja poselska posła Brauna? No co da poza tym, że on ją wygłosi? No nic nie da, bo reszta Żydów powie się dalej, kurwa, albo wyrzucą go z sali i ukarają jeszcze grzywną. Nie mamy już z kim dyskutować. I jeszcze jedna rzecz, Wojtku. Nie chcę być uznany za defesystę i pierwszy wstąpię do partii, która powstanie. Już wstąpiłeś? Już wstąpiłem. No oczywiście. Złożyłem przysięgę i jestem z wami na dobre i na złe. Ale zwróćcie uwagę, że właśnie jest procedowana ustawa o przedłużeniu kadencji samorządów. Struktur samorządowych. Ale ja ją rozumiem dlaczego. Bo kiedy będą... zabieg odwrócenia kolejności. Kiedy będą wybory parlamentarne, to samorządowe już potem będą formalnością. Kiedy będą pierwsze samorządowe, to do głosu dojdą różne siły, bo wiesz, umarł król, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie królem, więc wiesz... Wojtek, Wojtku, to mówisz tylko o technicznym punkcie widzenia, ale spójrz na prawdziwy punkt widzenia. Generał Gierelak, zwolennik Szczepień, zostaje ministrem zdrowia. No. Kadencje samorządowe można przedłużyć tylko w trzech przypadkach. Epidemii, nadzwyczajnego kataklizmu lub stanu wojennego. To znaczy, że jedno z tych rzeczy muszą wprowadzić, teoretycznie, ale przypominam, że również ten warunek teoretycznie powinien wystąpić wcześniej, kiedy wprowadzono przymus masek i stwierdzono, że zaczęła się epidemia. No więc właśnie, Marcin, nie zostały spełnione. Ale Marcin, oni nawet nie potrzebują warunków, żeby były spełnione, po prostu to kurwa wprowadzą. Jest dekretem znowu. Widzę światło. Rozporządzenie. Piotr, widzę światło. No nie zabezpieczyli sobie obozu pretoriańskiego. Jak to nie? A 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy na to? Słuchaj, powiem ci tak. Oby moje słowa się zmieniły. A policja ukraińska? Poczekaj, mundury, ale jeszcze jej nie ma w takiej ilości, że przejmą naszą policję. Jeszcze jej nie ma. A jeszcze robią wszystko, żeby policjanci sami rezygnowali. Ale tak, robią wszystko, żeby policjanci rezygnowali. Natomiast policjanci nasi póki co są polscy. Mamy doświadczenia z policją, jak wiesz, dosyć duże w ostatnich czasach. Tak, ty też. Żołnierze amerykańscy, gdy odważą się wystąpić przeciwko narodowi polskiemu, efekt odwrotny będzie szybszy niż się w tych łbach amerykańskich wydaje. Też tak uważam. Dlatego, że pretorianie, na czym polegali zjawisko pretorian? Pretorianie nie żyli w tej samej rzeczywistości, co reszta ludu. Oni żyli w innej rzeczywistości. To była zamknięta kasta ludzi, która była związana tylko z interesem cesarza. Reszta ich nie interesowała. Tu tak nie ma, bo nawet pan sędzia i pani sędzia mają kredyt. Albo ich dzieci mają kredyt. Wiesz, mają prąd, mają gaz, mają węgiel. Wszystko jasne. To jest wszystko powiązane ze sobą i teraz wiesz, czego nam tylko potrzeba, Piotr? Odwagi. No właśnie, do tego zmierzam. No świetnie, panie rezesedze. No. I teraz to, co ja chcę zaproponować. Chciałbym powiedzieć, mówiłem to na forum właśnie tej grupy WHO, ale powiem szczerze, że tam większość stanowią kobiety, a uważam, że nadszedł czas na mężczyzn. To, co powiem, no nie wszystkim się spodoba, ale uważam, że została nam jedna jedyna droga. Potrzebujemy 500 tysięcy, 400 tysięcy, miliona ludzi pod Sejmem, bez przerwy, którzy będą skandowali wypierdalać. Nagramy sobie takiego lupa, mamy takie przyrządy i to wypierdalać będzie tak długo tam skandowane, aż Sejm się sam nie rozwiąże. Nie ma już innej drogi.
Ale nie może to być 5 tysięcy ludzi jak nad Mowskim. 8 No, ale dobra, 8 to ważne. Każdy tysiąc jest ważny, tak. No. Dla nas tak. Musi to być 100 tysięcy, bo jeżeli to będzie 5 tysięcy, to oni to mogą spacyfikować. A jeżeli to będzie 100 tysięcy, słuchajcie, rotacyjnie. Ja mam wolne 3 dni, jadę na 3 dni. I wracam. I ktoś przyjeżdża, tak? I teraz chodzi tylko o to, żeby ta grupa inicjatywna była bardzo liczna. Bo daje to nam dwie rzeczy. Po pierwsze, daje to nam możliwość wsadzenia naszych reprezentantów do sali kolumnowej w Sejmu. 5-6 ludzi, negocjatorów, będzie tam mogło być i być może prowadzić rozmowy z parlamentarzystami konkretnie o rozwiązaniu Sejmu. My już niczego innego nie chcemy. My chcemy się ich pozbyć. Natomiast 100 tysięcy ludzi nie będzie do spacyfikowania, natomiast nie może pozostać niezauważone przez media. I nasze media możemy olać, natomiast media międzynarodowe no, nie przepuszczą tego. I będą się nas pytali, ludzie, co wy tu robicie? A my powiemy, my protestujemy przeciwko cenom węgla, my protestujemy przeciwko przymusowi szczepień, my protestujemy przeciwko pauperyzacji, przeciwko ukrainizacji. No wiecie, no to każdy z nas wie przeciwko czemu. I nie teraz, wiem, Piotr, bo to jest niestety, Piotr, wymienienie skutków ich działań. A ja uważam, że powinniśmy protestować przeciwko tym ludziom, którzy rządzą państwem. No tak, tylko jak dotrzeć, Marcin, tylko jak dotrzeć do tego tępego Kowalskiego, co ogląda TVN? Jemu musisz powiedzieć o skutkach, bo on nie rozumie, czym jest przyczyna. Słuchaj, Piotr. I teraz mam pytanie takie do was, jako naszych liderów. Jak to, kurwa, zrobić? No już, trzeba to organizować. Jak zorganizować? Bo, Wojtku, partia powstanie, a wybory za 2 lata. I będziemy czekać na wybory. Ale nie zrozumiałeś. No. Partia już dawno powstała, bo ona jest, rodacy, kamraci są partią. Nie wiem, bo to mówiliśmy o tym, tak. To jest tylko formalizacja i ona nie oznacza, że my będziemy przez te 2 lata siedzieć z rękami na udach i czekać, aż dostaniemy prawo jazdy. My już jedziemy. Mój przyjaciel serdeczny, Marcin go zna, 30 lat jeździł samochodem bez prawa jazdy. 30 lat. Nigdy nie miał. Nie miał wypadku. Nie miał wypadku, nie miał kolizji. I w momencie, kiedy to się stało przestępstwem, to poszedł i zrobił kurs prawa jazdy. I jego sąsiad, policjant, który okazuje się, że był egzaminatorem. Były policjant. Były milicjant, były policjant. Mówi, jak to, ty nie miałeś prawa jazdy? On mówi, nie. I co, jak przyjeżdżałeś koło mnie przez te 30 lat? Bez tego prawa jazdy? Tak. Nam dokument jest tylko potrzebny jako narzędzie, nic więcej. My przez ten czas nie będziemy bierni. Także bądź spokojny. I chciałem ci jest krótki. Tak, ale to będzie, to słuchaj, to do galopu, myślenie w galopie, jak w kawalerii. Ale ja mam taką propozycję. Ale jeszcze ci wejdę w słowo, pozwól mi. Kiedy pod Izbą Lekarską w Łodzi wstaliśmy i kiedy tam była sądzona doktor Janowska. Sienkiewicz. I doktor na R, ciągle zapominam jego nazwisko. Rosudowski. Piotr. Tak jest. Rosudowski. Tak, bardzo przepraszam, panie doktorze. Ale nazwisko piękne i trudne do zapamiętania, dla mnie przynajmniej. I krzyczeliśmy non-stop. Będziecie wisieć. I ten sąd złożony z lekarzy, i wszyscy łby poopuszczane, jak konie szmaciarza, i ręce im drżą. I zaglądanie zza kotar. Tak. A tam bezwzględnie, nie że tam 3 razy krzyknęliśmy. Myśmy krzyczeli non-stop, będziecie, tak? To zadziałało. Więc słuchaj, bunt, gniew. Policjant się mnie zapytał, który mi zakładał kajdanki. Zapytał się, panie Wojtku, kiedy się ludzie zmontują? Ja powiedziałem, wie pan, kiedy stwierdzą, że już nic nie mają. Mogę ci podać datę? Podaj. Każda dobra, podawaj. Nawiążę do, bo znowu, panie reżyserze, udało nam się przejść do kolejnego punktu. Tak, przechodźmy. Dawaj. To nie było ustawione, ale przechodźmy. Nawiążę do pewnej wypowiedzi. Hmm. Miałem sen. Że po rozprawie w Wojskowej Izbie Lekarskiej, która będzie mnie dotyczyła, 100 tysięcy Polaków przejdzie pod Sejm i już spod niego się nie ruszy.
Dzisiaj się dowiedziałem, że wyznaczono mi termin na 10 października, ale pan mecenas Tetela niestety, znaczy wstępnie może, jedzie na urlop, a ja mam dyżur tego dnia, więc wystosowaliśmy pismo o przełożenie tego terminu, ale to niedługo już nastąpi. I właśnie będę apelował do wszystkich kamratów w Polsce i nie tylko, żeby uwzględnili datę mojej rozprawy jako początek rewolucji narodowej. Bardzo prostej, polegającej na otoczeniu budynku Sejmu i domaganiu się rozwiązania tego Sejmu i przejęcia władzy przez naród polski. Taka jest moja koncepcja i przez te, nie wiem ile tu rozmawiałem przez ten czas, do tego właśnie zmierzałem, do tej konkluzji. Na koniec chciałbym jeszcze poprosić Marcina o taką rzecz. Powstała ulotka. Tak, to jest rzecz bardzo ważna i to jest rzecz na cały świat, dla wszystkich kamratów na świecie. Powstała taka ulotka, ona jest na stronie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, a ja, Marcinku, ci to tam wyślę na jakiś komunikator, który mi podasz. Ta ulotka ma wykorzystać zabawki wroga w jego własnej piaskownicy. Uznaliśmy na posiedzeniu stowarzyszenia, że my już nie będziemy ludziom tłumaczyć, co było dobre, a co złe. Ci, co się zaszczepili, wybrali swoją śmierć. Ci, co się nie zaszczepili, mogą jeszcze tylko wykorzystać zaszczepionych do walki przeciwko systemowi. Taka jest koncepcja tej ulotki. I teraz nie trzeba jej będzie roznosić i rozdawać na rynkach. Nie trzeba będzie informować ludzi, że ją dajemy. Ta ulotka, jest to ulotka, w której informujemy, że jeżeli jesteś zaszczepiony i wystąpiły u ciebie jakiekolwiek objawy, które są wymienione, takie wiecie, najważniejsze są tu wymienione, ja chcę tego czytać, to możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli byłeś w punkcie szczepień i lekarz nie poinformował ciebie o tym, że jest to eksperyment medyczny, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Czyli chcemy wykorzystać pazerność ludzi, a w medycynie ona, ja z tym mam do czynienia na co dzień, tak, że za hulajnogę poszli się zaszczepić, to może za 500 zł podejmą rękawice i wytoczą proces lekarzowi POZ-u, wytoczą proces ministrowi i będą się starali o te odszkodowania. Chodzi tylko o to, żeby oni uzyskali motywację, żeby lawina ruszyła. Tak. I teraz o co chodzi w tej ulotce? Ta ulotka może być w formacie A4 i wówczas proponuję, żeby po prostu zostawić ją w poczekalniach, zostawić ją na dworcach. Roznosić ją jak ulotka, bo ja widzę te ulotki. Słuchaj, taka z tym wiesz, jesteś zaszczepiony przeciw COVID, to ważna informacja dla ciebie, jak się czujesz od czasu szczepienia. I tam jest ta taka, wiesz, maska tego z Wendetty. Taka to jest ulotka. Nie widzę takiej ulotki na stronie. To może jeszcze na stronie jej nie ma, bo to wiesz, ja dopiero wczoraj dostałem. To jeszcze jej nie ma. Ja ci, Marcin, ją przyślę po prostu, natomiast ona tam będzie, nie? Będzie z takim logo tej maski człowieka z V jak Vendetta, nie? Tak, rozumiem. Dobra. No i teraz o co nam chodzi? Żeby ją nawet na wlepki zrobić. Na przykład z tego, co my wiemy, we Francji, to przyklejali ludzie takie wlepki, nawet na sygnalizatorze, wiesz, na przejściu dla pieszych, gdzie trzeba nacisnąć. Tak. Sam w autobusie sam w 2004 roku rozlepiałem ulotki antyunijne. No wiecie, jak to i się stop robi. 447 też rozlepiałem. Wszędzie rozlepiałem. No dokładnie tak. No, to jest ta metoda. My musimy wykorzystać tych debili przy pomocy tego, że podsuniemy im możliwość zarobienia prostych pieniędzy do walki z systemem, a my już musimy się zająć naszym protestem. No. Piotr, to nie protest. To walka o normalność. To jest walka o życie. To jest kampania. Piotr, kampania. Rozpoczynamy kampanię. Mi się notatki skończyły. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi to wszystko powiedzieć, bo leżało mi to na sercu. Mam dzisiaj doła, bo 13, tak, i dostałem zawiadomienie o tej procesie. Mecenas jest dobrej myśli, ja natomiast mam jedną wątpliwość, że jak już kiedyś mówiłem, a kiedy skażą mnie w fałszywym sądzie na podstawie fałszywych dowodów, fałszywi sędziowie, nie?
Tego się tylko boję, że to sąd wojskowy i tam mogły pójść wytyczne, które, wiesz, mnie upierdolą po prostu na... Ale Piotr, spokojnie, sędziowie wojskowi to nie są ludzie przywiezieni z Ameryki. Oni tutaj żyją między nami. Oni no tak, ale do synagogi chodzą, Wojtek. Ale, nie ma... ale polskimi ulicami chodzą do synagogi. Jeżdżą polskimi ulicami. Oni nie żyją w gettach otoczonych 10-metrowym murem strzeżonym tak było. Przez amerykańskie tak czołgi. Spokojnie, spokojnie. Słuchaj, dogramy szczegóły. Dogramy szczegóły. Dziękuję wam za uwagę. Przepraszam. My tobie też dziękujemy. Przepraszam i dziękujemy. Nie, Piotr, cieszymy się, że się dodzwoniłeś. To nic, tu nic się nie dzieje bez powodu. Ale słuchaj, 11 chyba czy 12 prób, także to całkiem dobry wynik. Wiesz co, ale mam do ciebie pewną pretensję. Słucham. Masz do nas telefony. Piszesz SMS-a. I to nie jest tak, że są równi i równiejsi. Ale ja chcę być równy. To jesteś równy, natomiast wykonujesz pracę, jak sam powiedziałeś, która daje ci posiadanie wiedzy, którą posiadają nieliczni. Ale ta wiedza ma znaczenie dla całej masy ludzi. Więc nie to, że jesteś uprzywilejowany, po prostu musisz. Ale wiesz co, to też był poryw serca. To tak, tak mówię. Dobrze, ale wyszło jak dziękuję, wyszło. Dziękuję za tę deklarację. Słuchaj, Piotr, wiesz jak to jest. Powiem ci taką historię. Kiedy Rozwadowski opracował plan uderzenia na Rosjan, wykorzystując plan Prądzyńskiego, zresztą był świetnym historykiem, przypomnienie sobie tego planu Prądzyńskiego to skróciło bardzo okres przygotowania do planu. Już dowódcy nawet kompanii wiedzieli, że taka akcja będzie i zapomniałem nazwiska tego porucznika. On rozpoczął ten atak odwetowy o kilka godzin wcześniej niż on był zaplanowany, bo na swoim odcinku frontu zobaczył, że to jest ten moment. Że gdyby tam nie zareagował, to by całe działania spaliły na panewce, bo było wiadomo. Byłoby trudniej, tak. Na tym dynamika pola walki polega. Tak jest i za to dostał awans i virtuti militari. I powiem ci, twój telefon jako człowieka z pierwszej linii frontu. Nie ma bardziej pierwszej linii frontu jak sala operacyjna, kontakt z ludźmi chorymi i praca anestezjologa. Jest bazą do tego virtuti militari. Więc zacząłeś, Piotr, tę kampanię. Dziękuję. Mam nadzieję, że nam się to uda. Słuchaj, nie mam wątpliwości. Wystarczy to zainicjować. Ja sądzę, że to będzie, wiesz, mechanizm kuli śnieżnej. Wiesz, najgorsi są Szabes Goje. Oni są najgorsi. Na szczęście oni też zorientują się, że marzną, że są głodni, że są traktowani tak samo jak inni. Bo nie będzie żadnych taryf ulgowych. Wróg będzie równo traktował i tych, i tych. I tamtych, i nas. I oni przyjdą pierwsi do nas, wołając pomocy. Świetnie, dobra. Słyszę tam w tle szanowną panią doktorową. Karolinę, pozdrawiamy serdecznie. Kłaniamy się nisko. Pozdrowienia dla Amanta. Tak jest. Zrób to jeszcze raz, poczekaj. No. Wy tego dobrze nie usłyszycie, ale w przekazie telewizyjnym będzie słychać. Uwaga. Serdeczne pozdrowienia dla Amanta. Słuchajcie, dobrze. Słuchaj, radość w sercu, jasność umysłu, sokoli wzrok, ręka pewna, bo prawda jest po naszej stronie. Oczywiście. Pokonamy falę. Dobra. Odmeldowuję się, kamraci. Pozdrawiam was. My też. Marcinku, niech ty się tam wrasta prosto, nie? Niech. I niech. Żeby nie trzeba było łamać, nie? Dobrze. Czołem Wielkiej Polsce, panie doktorze. Dziękuję i przepraszam, jeśli chodziło. Serwus. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć. I uważaj, mamy jeszcze jedno hasło. Życie narodowi polskiemu. Życie. Czołem, wywej. Czołem. Tak jest. No, pięknie telefon. I coś ci, Wojtku, powiem.
ty jesteś reżyserem, ale przyjmij mój wniosek. Jestem amantem. Gdyś będziemy swą skę lnianymi szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami i będzie miś jak hymny przez wsie wskroś miast polami i będziem równać w prawo szarymi szeregami. I będzie miś jak hymny przez wsie wskroś miast polami i będzie równać w prawo lnianymi szeregami. Na straży polskich granic będziemy wiernie stać lnianymi szeregami, kamradzka lniana brać. I będzie miś jak hymny przez wsie wskroś miast polami i będziem równać w prawo lnianymi watachami. I będzie miś jak hymny przez wsie wskroś miast polami i będziem równać w prawo lnianymi watachami.